Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Moje skromne zdanie, w którym wypowiadam się na temat różnych rzeczy i przedstawiam właśnie moje skromne zdanie. Dzisiaj, jak się domyślacie po tej grafice przed Wami, e, albo też nie, dzisiaj temat e, rzeka. E, może ktoś też powiedzieć, że przecież we wrześniu to już są odgrzewane kotlety, no bo przecież z września to było 1 sierpnia. Tak, chodzi o powstanie warszawskie, czyli temat, który zawsze wywołuje u mnie przynajmniej bardzo wiele emocji. Em, szczególnie, kiedy mam okazję dyskutować z kimś na ten temat. Szczególnie, że ludzie. Y, znaczy, no, ja też nie ukrywam, że ja mam podobną wiedzę, e, bo moja wiedza i wiedza ludzi, z którymi rozmawiam, opiera się również na Wikipedii, na to, co usłyszeliśmy w szkole. Wikipedia może kłama, albo chociaż książki, ja coś naoczni świadkowie, jakieś tam dziadki, które teraz mają po 80 lat. Okej, okay, spoko, fajnie. E, ale nie uważam, że to jest takie odzwierciedlenie, e, jakie można nawet samemu wywnioskować. Bo co mógł wiedzieć gościu, e, który skończył, e, dajmy na to standardową, e, standardową e, poziom edukacji w drugiej Rzeczpospolitej, jaki był. Co mógł wiedzieć kiedy dostał karabin I powiedzieli mu Idź walcz za wolną Polskę To co on mógł sobie pomyśleć Tak sobie zastanawiam No co on mógł sobie pomyśleć No pewnie sobie myślał No dobra no to powalczymy za tą Polskę Bo mnie Niemcy uciskają bo nie chcą mi dać chleba No okej okay, to sobie powalczę W sumie co mam innego do roboty lepszego Jak i tak nie mam roboty a tu przynajmniej sobie po Coś tam postrzelam i będzie fajnie I teraz zastanawiam się jak to ująć? E, czy to jest e, 63 dni chwały? Czy może 63 dni hańby? Właśnie takiej hańby, e, gdzie właśnie po powstaniu warszawskim, e, właśnie wyburzono całą lewobrzeżną Warszawę, czyli można powiedzieć, że po prostu Warszawę, bo prawobrzeżna Warszawa w tym okresie to nie było nic e, wielkiego. W sumie, tak jak dzisiaj, myśląc o Warszawie, wszyscy mają na myśli te. Lewobrzeżne dzielnice niż y, na przykład Pragę, albo gdzieś tam jakieś inne. Tylko wszyscy mają na myśli y, Mokotów, Stare Miasto, jakieś inne miejsca, które są po prostu z lewobrzeżnej Warszawy, y, które musiały zostać odbudowane przez jak to złych komunistów, którzy byli, którzy nas uciskali przez tyle lat. Reżim komunistyczny, Gomułka, fu, fu, fu. Dobra. To jest temat też na inny odcinek władze komunistyczne w Polsce, ale to się teraz powstrzymam. Jak sami wiecie w powstaniu warszawskim zginęło bardzo wiele ludzi, którzy zginąć nie powinni, no i ludzie, którzy po prostu dali się zabić ludzi, którzy się dali zabić według Wikipedii, jest około 16 tysięcy ludzi zabitych, 200 20 tysięcy rannych, no i oraz około 15 tysięcy wziętych do niewoli. No, czyli można powiedzieć, że całkiem sporo ludzi ym, straciło wolność albo po prostu życie. Ym, no oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, bo w wyniku ciężkich warunków bytowych, yy, i nalotów, rozstrzeliwań, yy, łapanek i różnych takich rzeczy, z których ci wszyscy ludzie, którzy yy, yy, dzisiaj żyją między nami i twierdzą, że powstanie warszawskie było takie bezkrytyczne i było super. Yy, od 150 do 200 tysięcy ludzi e, właśnie zostało w ten sposób pozbawionych życia. E, powtórzę jeszcze raz warunków ciężki, w wyniku ciężkich warunków bytowych, nalotów oraz e, rozstrzeliwań, łapanek i tym podobnych rzeczy. E, no i oczywiście jeszcze nie możemy zapomnieć o ludziach, którzy zostali wysiedleni z Warszawy i okolic, bo tych jest e, aż około e, od 600 do 650 tysięcy ludzi, z czego. Około 150 tysięcy ludzi zostało wywiezionych na roboty do Niemiec lub do niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Tak, niemieckich. Halo Niemcy? Niemieckie obozy koncentracyjne. Tak, żadne nazistowskie, niemieckie. Niemieckie, zawsze o tym pamiętajcie, to nie były nazistowskie. Naziści, kogoś takiego nie było. Byli Niemcy. To byli Niemcy o poglądach nazistowskich, ale nie naziści. E, dobrze, więc teraz przejdźmy do samego omawiania powstania warszawskiego. E, czy dobrze, że wybuchło? Moim zdaniem niekoniecznie. E, szczególnie, że wybuchło nielegalnie. Ha, może tego nie wiedzieliście. Wiecie, kto wypowiedział e, powstanie warszawskie, kto wydał e, zezwolenie na walkę? E, generał, który był po prostu fanatykiem zabijania? Nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, mówię tutaj o Tadeuszu Komorowskim. E, bynajmniej e, chyba nie z tego samego rodu, co nasz e, były prezydent Bronisław Komorowski, ale chyba mi się wydaje... Nie, wczoraj patrzę na ten ród, ale nie pamiętam, czy dokładnie on jest z tego samego rodu. Dobra. E, w każdym razie możecie sobie sprawdzić, wpisać Komorowscy po prostu w Wikipedię i tam będziecie mieli najznamienitszych członków rodu Komorowskich i nie do końca pamiętam, czy oni są razem, ale na pewno tam jest e, Komorowski prezydent nasz e, były. Dobra, w każdym razie m, przejdźmy dalej. E, tutaj macie widok e, wybuchu budynków. E, tak, wybuchu budynku, tak. No, powtarzam się, sorry, muszę się jeszcze oswoić m, z tym co gadam. E, w każdym razie jest kolejna e, piękna grafika. E, grafika e, uśmiechniętych, jakże żołnierzy. Bardzo fajnie wszystko w porządku. Jest to to elitarna jednostka tak zwana kolegium A, nie wiem, znalazłem to na Wikipedii, to tak dosłownie wam powiem. Ale jeżeli to jest zdjęcie elitarnej jednostki, to musicie sobie wyobrazić, jak wyglądała jednostka, która nie była elitarna. Bo, skoro jednostka elitarna ma kradziony niemiecki karabin, kradziony niemiecki hełm. I stare wojskowe mundury e, z II Rzeczpospolitej. No i dobra, może tam hełmy, które gdzieś tam wyprodukowali, albo ukradli z jakiejś strażnicy policyjnej. No bo tak pewnie powstańcy, tak powstańcy po prostu zdobywali broń. Po prostu napadali na Niemców i zabierali im broń. Ewentualnie tworzyli w tych garażach, piwnicach, albo gdzieś tam. Oczywiście tak, no nie tylko, że mi się tak wydaje, ale tak po prostu było. Um, no bo jak inaczej myślicie, że po prostu weszli sobie na internet i sobie kupili broń? no raczej wątpię i też raczej sklepów z bronią tak po prostu nie było szczególnie pod okupacją no i to są że jednostki elitarnej które walczyła w powstaniu warszawskim no nie no bardzo fajnie widzę, że chłopacy są bardzo zadowoleni fajnie, że walczyli za Polskę, myśleli, że dobrze robią nie bardzo fajnie, tylko szkoda dziwi mnie trochę jedna rzecz, że właśnie to jest Opisany jako elitarna jednostka, bo to z elitaryzmem jakiejkolwiek formacji wojskowej nie ma nic wspólnego. E, następna perełka z powstania warszawskiego, m, czołg, e, który nazwał, zostan, nazwał został, został nazwany, przepraszam, został nazwany przez e, powstańców. E, działem chwat, który został wbudowany w jakąś e, fortyfikację w Warszawie. Hm. E, jeśli ktoś grał w WOTA, to oczywiście na pierwszy rzut oka wie, że to jest czołg Hetzer, niemiecki czołg czwartego tieru. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z odzwierciedleniem, z odzwierciedleniem historycznym. W każdym razie fajnie, że ukradli czołg, ale to jest jedyny czołg. Nie, chyba nie jedyny, chyba były dwa czołgi. To Te z tego co pamiętam. Jeszcze zabrali Panterę, jedną. No ale ja postanowiłem pokazać tą perełkę, Chwata. Niemieckie działo, niemiecki czołg, znaczy czołg. No, po prostu działo, które ma podwozie czołgowe, w każdym razie. Tak, zwał jak zwał. Oczywiście ktoś, kto będzie to oglądał, no, będzie mi wytykał wszystkie błędy, które powiedziałem. A ja oczywiście mówię ogólnikami. I. To jest oczywiście jedna z najbardziej elitarnych wyposażeń w wojsku, armii krajowej, które brało udział w powstaniu. Warszawskim. A, i oczywiście chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Że ja pomijam, że to była akcja burza i że było zmobilizowane 100 tysięcy żołnierzy, jak to jest napisane na Wikipedii, jak mi ludzie wypominali na Facebooku, do których pisałem. Mm, a ci ludzie wiedzą o, o kim mówię. Um, po prostu... Mm, to, że było tam, dajmy nawet na to 50-70 tysięcy ludzi walczących samych w powstaniu warszawskim i była nawet, nie wiem, nawet porównywalna siła, co nie zmienia faktu, że można nawet powiedzieć, że około, na moje oko i na moją wiedzę i na moje mniemanie 30 tysięcy ludzi e, biegało z krótkim pistoletem i strzelało na pół kilometra do ludzi, którzy mieli po prostu w rękach duże karabiny, e, może nawet snajperskie karabiny maszynowe, a oni po prostu mieli krótką broń z pięcioma nabojami i biegaj powstańcu i zabijaj no bo tak to, tak to po prostu wygląda że wielcy bohaterzy biegali po prostu bez wyposażenia bo tak po prostu było i ktoś kto mówi, że oni byli dali, dali wielki heroizm w to co zrobili jest idiotą dlatego, że oni nie zrobili tego bo mieli wielki, wielką nie wiem, jakąś wielką odwagę tylko po prostu nie mieli innego wyjścia bo nie mieli większego wyposażenia. Bo jeżeli powstaniec wystrzelał pięć nabojów w Niemca i może go ranił lekko w nogę, to jedyne co mu pozostało to uciekać i rzucać pistolet w jego głowę, jeżeli w ogóle trafi w niego i zdąży uciec. No i to, że były takie epizody przejęcia czołgu, który miał pacyfikować powstanie warszawskie, no niby to jest ku pokrzepieniu serc, jak to pisał Mickiewicz. Pana Tadeusza, i różne inne te takie rzeczy, tak samo jak słowacki, i e, tego pokroju pisarze. Ale takie pokrzepienie serc w końcowej fazie powstania, kiedy już brakowało wszystkiego w odciętej Warszawie, e, plus tego, że Stalin nie chciał po prostu pomóc e, lotnictwu polskiemu, które zrzucało wyposażenie m, nad Warszawę. Pierwsza sprawa to wyposażenie po prostu w małej części trafiało do powstaniów. Druga sprawa. Powiem to samo, co powiedziałem na Facebooku. Do pewnego jego mościa, z którym pisałem. Bardzo, bardzo kulturalny swoją drogą człowiek. Na pewno ma dużą wiedzę historyczną. Bardzo, bardzo jestem zadowolony, że z kimś takim miałem zawsze pisać. Ale powiem to samo, co powiedziałem tam. Gdybym był na miejscu Stalina. I ktokolwiek z nas, był na miejscu Stalina, nawet gdybyście się nie chcieli stawiać na jego miejscu, ale gdybyście się stawiali na miejscu jakiegokolwiek przywódcy światowego, który prowadzi wojnę i chce zająć jakieś państwo, to też byście nie pomogli w takim przedsięwzięciu jak Powstanie Warszawskie. Nikt by nie pomógł. Dlatego, że ktoś, kto chce zgasić e, właśnie to pokrzepienie serc przez takie wydarzenia jak to, chce zgasić ducha narodowego danego narodu, to właśnie robi coś takiego jak Stalin. I ja powiem szczerze, nie mam do tego żalu jako Polak, bo wiem, że zrobiłem tak samo. Na jego miejscu. Po prostu. Nie zawsze trzeba się unosić narodową dumą. Bo Polacy też nie zawsze e, robili tak dobrze i nie zawsze pomagali innym narodom, nie zawsze je wspierali. To pomijam to, bo to też jest e, temat na inny odcinek. Ale. Właśnie tak, przez takie e, czyny my uważamy siebie, e, takie czyny właśnie takiego Stalina, my uważamy siebie za naród bez skazy, co jest złe, po prostu. Nie, my mieliśmy naprawdę dużo momentów dobrych w historii i naprawdę dużo momentów, w którym też, na przykład, żeby zgasić e, zapał Ukraińców albo Białorusinów do powstania jakiego ta, jako takiego, też bym tak samo zrobił jak Polacy. Ale czasu się nie da cofnąć. Związku Radzieckiego już nie ma. Stalin dawno gryzie ziemię. Nie mówię, że powinniśmy zapomnieć. Tylko po prostu powinniśmy nawiązać jak tak, jako taki dialog bez naskiwania na siebie. Ok? Po prostu. E, jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałem Wam pokazać. E, oczywiście, jak wszystkim wiadomo, 3 października, e, kiedy zakończyło się powstanie. Niemcy przystąpili do wyburzania lewobrzeżnej Warszawy. Wyburzali to między innymi takimi, e, przepraszam, przepraszam, o takimi właśnie e, e, moździerzami. E, to jest na zdjęciu widzicie ciężki moździerz 60 cm, Karl e, Gerd 040. Nie wiem czy dobrze to przeczytałem, w każdym razie tak się to nazywa. E, takim właśnie moździerzem kalibru 60 cm, czyli 6 Tysięcy milimetrów po prostu zaczęli wyburzać Warszawę. E, w odwet za powstanie. I tutaj pojawia się kolejny raz taki sam wątek, jak u Józefa Stalina, który nie pomógł e, Polsce w powstaniu warszawskim zatrzymując się na Niwisły. Chociaż tu jest też zupełnie inna sprawa, ale podobna. Chociaż nie można też tego porównywać, bo to po prostu był odwet. Odwet. Niemcy nic na tym nie zyskali. To był po prostu odwet. I teraz pytanie, czy byśmy my tak samo zrobili na jego miejscu? Szczerze mówiąc, może bym tak zrobił, ale czy to by było takie konieczne? No właśnie. To jest dobre pytanie. Może bym tak zrobił, a może bym tak nie zrobił, ale akurat w przypadku Seina na pewno bym tak zrobił. Tyle mam do powiedzenia. I chciałem jeszcze powiedzieć na sam koniec, e, oczywiście mm, kończąc wątek, e, to co mówię, to są najważniejsze słowa z tego odcinka, cała puęta e, Tadeusz Burkomorowski, uważany dzisiaj za wielkiego bohatera. E, Przywódca Armii Krajowej, żołnierz wyklęty le, 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 Żołnierz wyklęty, przecież nie zabili go komuniści w sumie Więc nie był za bardzo, chociaż nie, żołnierz wyklęty to chyba polega na tym Że po prostu chcieli by go wykreślić z historii No bo on po powstaniu warszawskim em, Po prostu wzięli go do niewoli Niemcy, powywozili go w różne miejsca Po wojnie uciekł do Londynu, jakżeby inaczej, do Londynu I objął stery w marionetkowym rządzie londyńskim Który nic nie miał do powiedzenia, dobra, w każdym razie nieważne ale puenta odcinka jest taka, że Tadeusz Bór-Komorowski yy, rozpoczął powstanie warszawskie wbrew woli naczelnemu, wo naczelnemu wodzowi, któremu AK przysięgało wierność. E, nie wiem czy sobie wiecie jaka to była przysięga, tam przysięgali na Boga i naczelnego wodza, czyli yy, Kazimierza Sosnkowskiego, który złożył urząd 30 września pod presją e, rządu londyńskiego, który e, go, e, który go obrzucił. Oskarżeniami, że nie chce pomagać Powstaniu Warszawskiemu Bo on był od początku przeciwny Powstaniu Warszawskiemu Bo wiedział, że to nie ma racji bytu Bo wiedział, że e, Taka taktyka, jaką AK przy, Przypuszczało Była dobrą taktyką Ale nie otwarte e, Powstanie przeciwko Niemcom Bo on był za tym, żeby w Nowogródku, w Wilnie robić mniejsze powstania, żeby witać żołnierzy radzieckich jako gospodarzy. Znaczy, że my, widzimy, my jako gospodarze witamy ich. Ale w Warszawie wiedział, że będzie większe powstanie. Że będzie musiało być wielkie powstanie. I tego już AK nie wytrzymało po prostu. Eee, więc Tadeusz Burkomorowski jest zdrajcą, ponieważ zdradził Polskę. Wbrew naczelnemu wodzowi wypowiadając powstanie warszawskie, które doprowadziło do końca do klęski i do zniszczenia lewobrzeżnej Warszawy. I do ofiarach e, sięgających e, do. E, w granicach można powiedzieć, 200 tysięcy oraz do ponad pół. Nie, 500 tysięcy to jest pół miliona, tak, to jest pół miliona. Nie, 100 tysięcy, a nie, bo to 1000, 100 milion, no tak, to do sięgających około pół miliona. Ludzi wysiedlonych z Warszawy i okolic, z czego 200 tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych. Powiem szczerze, czy gra była warta świeczki? Nie, 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 jeszcze raz nie. Yy, powstanie z takimi ofiarami z tak, za taką cenę, te w cudzysłowie, 63 dni chwały, były moim zdaniem. 63 dniami hańby, które doprowadziły do upadku kultury polskiej na terenie Warszawy i wybudowania m.in. pałac Kultury i nauki, złego zrekonstruowania zamku królewskiego w Warszawie i nazywania starego miastem w Warszawie starym miastem, a stare miasto ma 40 lat. Dziękuję, do widzenia.